Hej to Filip. I dzisiaj nie będziemy robić żadnej gry. Dzisiaj mam dla Was informację, że ruszyła druga edycja Szkoły Twórców Gier, z którą nie mam nic wspólnego. Nasze nazwy są przypadkowe. To jest event organizowany przez Microsoft i to jest chyba całoroczny albo kilkumiesięczny cykl warsztatów i wykładów na temat tworzenia gier i game devu. I co jest mega fajne, że to jest kompletnie darmowe. Te wykłady prowadzą profesjonaliści, ludzie, którzy siedzą w game devie i robią gry od naprawdę dawna, niektórzy nawet od kilkudziesięciu lat. Jak macie Mionśik ze studia PixelCrow, które powinniście znać. W tych wykładach będzie chyba każdy aspekt game devu poruszony. Jak zrobić grę, czego używać jak, e, przy tworzeniu gry, jak zrobić dźwięk, grafikę, jak wypuścić grę, jak ją reklamować, jak znaleźć osoby do gry, czy fabuła jest ważna. Wszystko tam będzie. Nie wiem, gdzie w tym roku, ale w zeszłym roku było tak, że co każdy miesiąc, bo te wykłady są co miesiąc. Dawali też ci jakieś zadanie domowe, musiałeś przez ten miesiąc coś tam ćwiczyć, mogłeś wysłać, na przykład, dali ci zadanie domowe: zrób dokument opisujący grę. Później ten dokument mogłeś wysłać do kogoś, kto się zajmuje profesjonalnie tym, i on ci to ocenił, powiedział, co tam jest źle, co można poprawić. To jest taka mega okazja, żeby się nauczyć czegoś nowego, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Poza tym po tych wykładach się możesz pytać. Czy to na streamie, czy to na żywo, jak jesteś gdzieś tam na wykładzie, możesz się pytać tych ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują i oni ci odpowiedzą na twoje pytanie. To jest mega okazja i grzechem byłoby nie wziąć w tym udziału, jeśli się tym interesujesz i chcesz spróbować czegoś nowego, chcesz spróbować wejść do Game Devu. Rok temu było tak, że przez cały okres trwania tej szkoły szukałeś sobie ekipy i twoim zadaniem było stworzyć kompletną grę na sam koniec. I w tym roku jest tak samo, tylko Rok temu było tak, że na sam koniec Microsoft miał umowę z Teclandem, że on wypuści w pudełku pięć najlepszych gier. I to było w ogóle super, bo mogłeś mieć na pudełku swoją granicę, musieliś płacić po prostu przez pół roku, musiałeś zrobić coś, co powalało z nóg. W tym roku prawdopodobnie tak nie ma. Jeszcze nie wiem, bo wszystkie szczegóły zostaną podane w niedzielę, bo to jest pierwszy wykład. On będzie w Poznaniu na PGA, na Game Industry Conference. Później to też macie spis miast, w których będą. Warszawa, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz i Szczecin. Ale w tym roku najlepsze projekty będą na gali finałowej w siedzibie Microsoft w Warszawie. I tam będziesz mógł przed ludźmi... ład, tak to będzie stres. Przed ludźmi, którzy się tym zajmują profesjonalnie, którzy robią gry nawet AAA. Będziesz mógł zaprezentować swoją grę. I najlepsze tam będą nagradzane. Dokładnie jeszcze nie wiem czym, bo nie powiedzieli, ale to jest naprawdę mega okazja, że możesz być oceniany, kierowany. Wszystko przez ludzi, nie wiem, może nawet których wielbisz, bo zrobili grę, którą, w którą grałeś 50 godzin. Więc to jest naprawdę mega okazja, I jeśli macie ee, chęć. To tu jest link do tego eventu. On będzie podany oczywiście w opisie pod filmem. I no naprawdę fajnie by było, nawet możemy razem stworzyć ekipę, stworzyć jakąś grę. Tutaj, nawet jeśli chcecie stworzyć grę, macie też osobny formularz, który wypełnicie. I wtedy też jakby deklarujecie chęć, że chcecie zrobić tą grę, chcecie ją zaprezentować, że macie w sobie tyle siły, że chcecie to spróbować. Więc jeśli się interesujecie gamedevem i chcecie wejść w, w tworzenie gier i w gamedev, tą całą tam